W sobotę na tarasach nad rzeką Wartą odbył się ogólnopolski otwarty turniej emerytów służb mundurowych w siłowaniu na rękę. Organizatorem wydarzenia było Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe Wspólnota. W Sieradzu to jest po raz dziewiąty. Pierw był on podczas tych targów, a teraz zmieniłem motyw, lokalizację na z okazji Święta Wojska Polskiego i w tym kierunku będę w przyszłości zmierzał, że dla żołnierzy służby czynnej i emerytów mundurowych. Ja jestem zadowolony, że dotarli tutaj zawodnicy z Redy, z województwa pomorskiego, jak i z Gołdapi, z województwa warmińsko-mazurskiego. I nasze tutaj koła wojska, policji, dwa koła, numer jeden i numer dwa. I cieszy nas to, że razem możemy się pobawić. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i statuetki. Jednym z wręczających nagrody był mistrz świata Masters w siłowaniu na rękę Mariusz Wrąbel. No bardzo fajnie, że takie zawody udało się w Sieradzu zorganizować. Jest dużo zainteresowanych, widać. Zacięte walki, no cóż, no fajnie się ogląda, bardzo fajnie. Bardzo dobre to jest po prostu promocja tego sportu, fajnie się to ogląda. No i jak widać jest dużo zainteresowanych, tak? Także myślę, że warto coś takiego organizować. Czym jest dokładnie siłowanie na rękę? Dwóch zawodników spotyka się przy stole i no, trzeba dociągnąć przeciwnika do poduszki, tak? Jest bardzo dużo technik, które trzeba wykorzystywać i do tego szybkość, siła. Taktyk jest pewnie dużo. Pan ma jakieś sukcesy na koncie, bo wiem, że pan sam uczestniczy w tego typu zawodach. Tak, sam uczestniczę w takich zawodach. No sukcesy, no. Kilkukrotny mistrz Polski, obecny mistrz świata, Masters na lewą, na prawą. No i wiele takich regionalnych jeszcze zawodów. W zawodach wzięło udział 30 uczestników, 20 mężczyzn i 10 kobiet, którzy reprezentowali głównie Wojsko Polskie i Policję. Część zawodników przyjechała z województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego czy śląskiego. Nie zabrakło także chętnych z Sieradza. Ja jestem z Sieradza, także daleko nie musiałam przyjeżdżać. No, biorę pierwszy raz udział w takiej imprezie, na siłowanie na rękę. No może to nie jest akurat sport dla naszych takich przeciętnych kobiet, nie, ale chodzi o zabawę. Pani wygrała swoje walki wcześniejsze. No tak się jakoś złożyło, no. Ale no nie spodziewałam się. No jedną przegrałam, jedną wygrałam, czyli jest remis. Reprezentuję Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Jestem współorganizatorem tego przedsięwzięcia, jakim jest ten otwarty turniej służb mundurowych w siłowaniu na rękę. Jestem po jednej z konkurencji, no udało mi się wygrać dwukrotnie, stąd też no, mam tą satysfakcję, że no, nieźle mi to poszło. No. Myślę, że jest to taka fajna forma rekreacji i zabawy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zorganizujemy nieco inny, bardziej otwarty turniej. Będzie to polegało na tym, że również zaprosimy żołnierzy służby czynnej, gdzie myślę, że i wtedy ich frekwencja będzie znacznie większa niż to w dniu dzisiejszym jest. Lokalizacja myślę, że wspaniała. Zresztą i pogoda w tym wszystkim nam tutaj sprzyja. Stąd też myślę, że taka forma zabawy i rekreacji jest jak najbardziej wskazana dla nas tutaj wszystkich. W kategorii Masters pierwsze miejsce zajął Jarosław Zalewski z Gołdapi, a za nim uplasował się Grzegorz Zgórzyński z Jaworzna. W kategorii Grand Masters triumfował Mirosław Kaźmierski z Redy, a drugie miejsce przypadło Sieradzaninowi Ireneuszowi Wolmanowi. W kategorii Senior Grandmaster zwyciężył zduńsko-wolanin Mirosław Marciniak, a drugie miejsce zajął Janusz Marciniak z Sieradza. W kategorii Prezesów Związków Emerytów Mundurowych triumfował Janusz Marciniak z Wojska Polskiego, a drugie miejsce zajął Zbigniew Sośnicki, reprezentujący Policję. Całe podium w kategorii kobiet należało do Sieradzanek. Rywalizację wygrała Stanisława Wakowicz, drugie miejsce zajęła Irena Kowalska, a na trzecim miejscu uplasowała się Irena Machlańska. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.